Otóż jednym z takich marzeń, jak mówię, film drugi oglądamy i rozmawiamy o w sztuce marzenia stają się rzeczywistością. Jednym z marzeń kozyry, czy z takich wewnętrznych zahamowań, było to, że nie śpiewała nigdy przed publicznością, nie występowała przed publicznością. W ogóle wyobrażenie występowania przed jakąkolwiek publicznością powodowało, że wpadała niemal w histerię i miała bardzo silne poczucie lęku. Śpiewała tylko i wyłącznie. Takich złotych, których nikt jej nie słuchał, yy, nie słyszał, i postanowiłam ograniczenia swoje wewnętrzne pokonać właściwie w, na dwa sposoby. Jednym z nich było um, nauczenie się kobiecości. Otóż Kozera miała takie poczucie, że nigdy nie była bardzo kobiecą kobietą, to znaczy atrybuty kobiecości w postaci na przykład wysokich obcasów, tak, e, makijażu, to nie były jej atrybuty. Dlatego postanowiła nauczyć się kobiecości. I co ciekawe, nie skierowała się po prostu, powiedzmy na przykład do nie wiem idealnej pani domu, albo do na przykład bardzo kobiecych kobiet, ale do osoby drag queen, a więc można powiedzieć performera, osoby, która odgrywa kobiecość. Zwykle, to znaczy, płeć jest dowolna, w, jeśli chodzi o drag queen, często są to mężczyźni, mężczyźni także homoseksualni, chociaż zdarzają się też kobiety, które tę kobiecość odgrywają. Istotne. W byciu drag queen jest to, że te atrybuty są sztuczne, są przerysowane, a więc mamy dużo brokatu, bardzo wysokie buty na platformach, mamy właśnie sztuczne, takie bardzo kobiece zachowania, czyli chodzenie w prowokujący kobiecy sposób i tak dalej, co zwykle też nieco kłóci się, jakby mamy taki właśnie dysonans <coughs> pewnych rysów męskich czy męskiej fizjonomii, która jest u drag queen widoczna. I kozyra pod przewodnictwem Glory Viagry, niemieckiego Drag Queen uczy się takiego występu, uczy się kobiecości aż do momentu, w którym właśnie w jednym z filmów wciela się w Drag queen, to znaczy w Alter Ego Glory Viagry, i one występują dwie razem na scenie. Punktem kulminacyjnym jest taki punkt striptizu, w którym kozyra ma dokrejone sztuczne męskie genitalia, które chowa do torby. Więc jakby jest to taka narracja, w której fizjonomia. Biologiczna płedzie z pewnego rodzaju przebraniem i grą. Drugim kluczem, czy narracją związaną w, z tym bardzo dużym projektem, w sztuce marzenia stają się rzeczywistością, jest śpiew. Także śpiew sztuczny, przerysowany, utrzymany w pewnej konwencji, śpiew operowy. Dlatego, że Kozyra pobiela lekcję śpiewu operowego u osoby zwanej maestro, którym jest śpiewak operowy Grzegorz Pituay. Można powiedzieć, że te dwie estetyki, czyli drag queen i opera, nie są zestawione ze sobą przypadkowo, dlatego że mamy tutaj do czynienia z taką konwencją, być może część z Państwa już o tym słyszała na studiach, z estetyką kampu. To określenie stworzone w takim. Krótkim eseju Notatki o Kampie, Susan Zontak z 1964 roku, dotyczy specyficznej estetyki. Estetyki sztucznej, przerysowanej, można powiedzieć, że estetyki kiczu, ale kiczu świadomego, w którym jesteśmy zainteresowani jakby przerostem formy nad treścią. I taką, takim właśnie typem także jest, zdaniem Zontak, już pierwotnie opera, zwłaszcza opera. Buffa, czyli opera komediowa, w której um, na przykład sama narracja nie jest tak istotna jak forma, w której opera jest pokazywana. Susan Zontak także w ogóle Camp, właśnie jako taki bardzo wizualnie atrakcyjny i przerysowany model, wiązała z tożsamością homoseksualną. Stąd właśnie na przykład estetyka drag queen, estetyka operowa będzie ściśle związana z mniejszościami seksualnymi. I w jednym z tych szeregu filmów Kozyra będzie odgrywać rolę takiej bardzo złej śpiewaczki która za karę, za to, że nie spełnia pewnych oczekiwań, których też nigdy nie pokona, bo są często oczekiwania fizyczne, jakby takie ograniczenia. Że mimo nauki śpiewu nie pokona pewnych swoich realnych fizycznych ograniczeń, zawsze będzie złą śpiewaczką, która odniesie porażkę. Właśnie camp też interesuje się porażką, stąd być może Państwo znają film Boska Florence, i tam Florence Foster Jenkins, jako ta bardzo zła śpiewaczka, zawsze była, można powiedzieć, takim uosobieniem Kampu i można powiedzieć, że była taką divą i inspiracją bardzo wielu homoseksualnych mężczyzn. Także taką narrację o spełnianiu swoich marzeń wbrew realnym ograniczeniom. I w jednym z filmów, właśnie z, z serii, w Sztuce Marzenia, stają się rzeczywistością, w koszmarze, jest tak właśnie, że Kozyra wychodzi na scenę, w, w, w operze publiczność praktycznie nie zwraca na nią nawet uwagi, wykonuje swój fragment bardzo źle. Następnie wychodzi prawdziwa operowa śpiewaczka. Kozyra wręcz mdleje bądź umiera, jakby ze względu na złe wykonanie. Cuci ją właśnie maestro Grzegorz Pitułej i za karę, za to, że nie spełnia oczekiwań, zostaje spalona na stosie. Istotne jest też to, że Kozyra nie śpiewa przypadkowego fragmentu, śpiewa fragment z Wesela Figara. Fragment, w którym paś, hrabiego, cherubin przebiera się za kobietę, udaje kogoś innego, udaje Zuzannę więc także Kozyra, można powiedzieć, jest. Jakby gra rolę nie do końca kompatybilną ze swoją płcią, to znaczy w jednym z filmów. Il Castrato. Castrat okazuje się, kiedy jest rozbierana, że ma męskie genitalia, które zostają obcięte i wykastrowane właśnie przez Glorię Viagrę. Można powiedzieć, że te dwie postacie, postać poważnego maestra, który jest śpiewakiem operowym i właśnie Glorii wiagry jakby jak na zasadzie pewnego snu będą się sobą przeplatać w tych filmach. One mają taką dość labiryntową konstrukcję. Wymaga to też wiele czasu, żeby się z tymi wszystkimi filmami zapoznać i je zobaczyć. Istotne jest właśnie to, jeżeli chodzi o wykastrowanie tej kozyry jako można powiedzieć pewnego udawanego mężczyzny, to także jest odwołanie do historii opery, w której do XVIII wieku włącznie część młodych chłopców śpiewających i posiadających piękny taki młodzieńczy dyszkant jest kastrowana po to, żeby w wyniku mutacji tego brzmienia nie stracić. Stąd też być może zainteresowanie środowisk właśnie mniejszości seksualnej. Operą. Część z tych filmów jest właśnie: są w nich motywy takiej estetyki snu, podświadomości, wykorzystania bardzo dziwacznych motywów wizualnych, ale też inności ludzkiej. Na przykład w opowieści zimowej kozyra można powiedzieć, jest pewnego rodzaju śnieżką, która żyje razem z krasnoludkami. Natomiast Gloria Viagra, Drag Queen i Maestro walczą o jej duszę i próbują jakby zachęcić ją do tego, że wybrała jedną z dróg. Istotne jest to, że te małe kobiece krasnoludki to postacie, które są odgrywane przez osoby naprawdę cierpiące na niedobór wzrostu, a więc na karłowatość. Tutaj właśnie mamy y, fragment y, scen y, z tych filmów. Jak mówiłam, ta główna seria to jest 15 filmów, natomiast y, opowieść, opowieść zimowa i jakby wchodzi w wątki dodatkowe, poboczne y, w ogóle y, karłów, a więc osób właśnie cierpiących na niedobór wzrostu, które będą wykorzystane jako postacie w innym projekcie Kozyry, w projekcie Galerii Karłów, w Midget Gallery, bo tak się ta galeria będzie nazywać. To będzie taki projekt Kozyry z 2006-2007 roku, w którym artystka zaprosiła osoby cierpiące na karłowactwo, na niedobór wzrostu, jako... Swoją własną galerię zaprosiła jej na targi sztuki i to jest projekt wbrew pozorom, mimo że jest taki surrealistyczny, dlatego że biorą w nim udział właśnie karły przebrane, za, przebrane w stroje ludowe bawarskie, będzie miał charakter takiej krytyki instytucjonalnej, o tym powiem w trzecim następnym filmie.